Dostępności Publicznego Gimnazjum w Rozsoszu. Znajdujemy się nad mogiłą 14 powstańców poległych za wolność narodu, którzy zginęli w naszej miejscowości 16, według innych źródeł 17 listopada 1863 roku. W dniu 16 listopada oddziały podpułkownika Karola Krysińskiego i piechota litewska majora Bogusława Edwinowicza, liczące razem 400 strzelców, 200 kosynierów i 100 kawalerzystów, stanęły w Dubicy. Odebrawszy wiadomość, że Moskale wyruszyli z Białej do Łomas, wyruszył Karol Krysiński do Rososza i zajął pozycję w mieście, wówczas Rososz był miastem, z pierwszym batalionem, którym dowodził major Bardet. W lesie natomiast zasadził się drugi batalion, którym dowodził Ejtminowicz. Mieli oni wykonać zadanie ataku na nieprzyjaciela. W którym miejscu w Rososzu w tym momencie się znajdujemy? Znajdujemy się w najstarszej części Rososza, na zabytkowym cmentarzu katolicko-unickim, przy grobie powstańców styczniowych. Przed momentem miałem okazję obserwować, jak hołd powstańcom składają uczniowie gimnazjum w Rososzu. To już tradycja tutaj? Tak, tradycja, którą się chlubimy od 2003 roku. Nosimy imię powstańców styczniowych i od 2003 roku zajmujemy się tą mogiłą, opiekujemy się grobem powstańców. Jednocześnie każdego roku składamy im hołd w dniu bitwy, która rozegrała się w naszej miejscowości. Możemy parę słów właśnie o tym powiedzieć, co sprawiło, że jesteśmy tutaj akurat i ten grób tych powstańców, taki symboliczny, się tutaj znajduje. Jak do tego doszło? Nie jest to grób symboliczny, jest to mogiła prawdziwa, w której spoczywa 14 powstańców poległych w bitwie w Rososzu, która miała miejsce 16 listopada 1863 roku. Powstańcy zostali pochowani w tajemnicy przez lokalną ludność po zwycięskiej bitwie z przeważającymi oddziałami wroga, którą byli Moskale. Dowódcami zwycięskiej bitwy byli Karol Krysiński i Bogusław Ejtminowicz. To im zawdzięczamy wolność, to im zawdzięczamy to, że możemy dziś tu być. Jesteśmy dumni z tego, że dane nam było nosić imię powstańców styczniowych, imię, które zostało wybrane w plebiscycie przez uczniów, nauczycieli, jak również mieszkańców naszej miejscowości. I ta idea kuźni patriotyzmu przyświeca nam od 12 lat. Pani dyrektor, za pani pozwoleniem jedziemy do szkoły, zobaczymy, jak wygląda akademia. Zapraszam serdecznie. W imieniu całej społeczności szkolnej dziękuję bardzo
za to, iż tak licznie przybyli do nas zacni goście i to ruch narodowo-wyzwoleńczy, to inicjatywy Włościan, to inicjatywy średniego społeczeństwa, zwłaszcza tej klasy średniej, doprowadziły do tego, iż doszło do powstania. Bezpośrednio przyczyną powodu powstania styczniowego, jak wiemy, od dawna była bramka. Bramka, czyli przymusowy pobór do wojska młodych mężczyzn, niekiedy nieletnich, 15-letnich chłopców. Powstanie wybuchło w styczniu. Młodzi ludzie zostali zabrani do wojska carskiego na okres 20. W powstaniu brali udział chłopi, brali udział ludzie, którzy nie mieli niczego wspólnego tak naprawdę z wojskowością, ponieważ wojska nasze państwo nie miało. 1 września 1999 roku 37 gimnazjalistów rozpoczęło naukę w pierwszej klasie publicznego gimnazjum. Nie było niestety możliwości zorganizowania szkoły w odrębnej placówce, stąd też uczyliśmy się w murach szkoły podstawowej. Zarząd gminy na stanowisko dyrektora gimnazjum powołał obecnego tutaj pana Jarosława Osowskiego. Pierwszymi wychowawcami gimnazjalistów wówczas zostali pan Stanisław Szydłowski, znany wam dyrektor szkoły podstawowej wieloletni, jak również obecna wśród nas pani Jadwiga Kuśmierz. Młodych uczniów niewielu. Rada Gminy wraz z Komitetem Organizacyjnym Rodzicami podjęła uchwałę o budowie gimnazjum wraz z potrzebną liczbą sal lekcyjnych i stołówką szkolną. Trwała budowa, która zjednoczyła wszystkich mieszkańców miejscowości. I oto przyszedł ten dzień, kiedy 1 września 2001 roku 129 uczniów rozpoczęło naukę w publicznym gimnazjum w Rossoszu. Jednocześnie trwały prace nad budową hali sportowej. Trud i starania wszystkich mieszkańców na czele z panem dyrektorem Osowskim, Komitetem Budowy, jak również przede wszystkim organem prowadzącym szkołę, przyniosły swoje owoce. Z okazji dzisiejszego pięknego święta w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Białej Podlaskiej przeczytam adres skierowany do całej społeczności szkolnej. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na uroczystość Dnia Patrona Szkoły. Święta szczególnego dla społeczności szkolnej, która uczy się i pracuje w szkole noszącej imię Powstańców Styczniowych. Jesteście Państwo nie tylko spadkobiercami polskiej historii, kontynuatorami drogi, którą wybrali przez lata ludzie, dla których Bóg, honor, ojczyzna były to najświętsze słowa. Szkoła Patrzność. Do ślubowania. My, uczniowie rozpoczynający naukę w publicznym gimnazjum imienia Powstańców Stycznowych w Rossoszu, w obecności pani dyrektor, nauczycieli i starszych kolegów, uroczyście ślubujemy podążać za ideałami. Ślubujemy. Być wiernymi tradycjom naszego narodu. Ślubujemy. Szanować ludzką godność. Ślubujemy. Obowiązki ucznia. Ślubujemy. Zdobywać nowe umiejętności, by trwale odkrywać i poznawać tajemnice świata. Witam Pana w Pana gminie, w zespole szkół. Jesteśmy w gimnazjum w Rossoszu. Za nami Akademia, uroczystość ku czci patrona, ku czci Powstańców Styczniowych. No i o to zapytam. Rossosz to taka miejscowość, taka gmina, gdzie ten patriotyzm już z dziada pradziada istniał i istnieje. Tutaj tych pomników dawnej historii, pomników walk jest bardzo dużo. Tak, takim najwcześniejszym pomnikiem to jest pomnik Powstańców Styczniowych. Tutaj była bitwa 16 listopada 1863 roku. Zginęło 13 powstańców. Była to dosyć duża bitwa, jedna z licznych w powstaniu styczniowym,
ale myślę, że ważna, na tyle ważna, że Rossosz w wyniku powstania styczniowego stracił prawa miejskie. Przestał być miastem, stał się wsią. Jak w tym momencie wygląda patriotyzm w gminie Rossosz? Jakie imprezy zaproponowaliście, wydarzenia zaproponowaliście swoim mieszkańcom? Dzisiaj jesteśmy w szkole, tutaj akurat wykazują się uczniowie. A jak wyglądał dzień 11 listopada w gminie? W dniu 11 listopada odbyła się msza święta w intencji ojczyzny. Zresztą co roku taką mszę ksiądz proboszcz sprawuje. Później w godzinach popołudniowych odbyła się część artystyczna w Gminnym Ośrodku Kultury z udziałem uczniów szkoły podstawowej. Ten patriotyzm oprócz udziału w powstaniu styczniowym objawiał się też dużą działalnością batalionów chłopskich w okresie II wojny światowej. Tutaj w pobliskich lasach była szkoła podchorążych batalionów chłopskich, gdzie wiele osób z naszej gminy było absolwentami tej szkoły. Jeszcze jeden absolwent zresztą żyje do dzisiaj, więc oprócz tego, że to były działania związane z walką, też była myśl, żeby w jakiś sposób szkolić kadry batalionów chłopskich. Bataliony chłopskie miały dobre kadry, jeżeli chodzi o dowództwo, miały dużo żołnierzy szeregowych, natomiast nie miały średniego dowodzenia, szczebla dowodzenia. Tutaj brakowało, w związku z tym pojawiła się idea założenia tej szkoły i myślę, że to też miało jakiś sens i wymiar patriotyczny, nie tylko jakiegoś zrywu działania takiego bez przygotowania, ale też było to działanie zakrojone na szeroką skalę. Tak, zresztą szkoła podstawowa jest imieniem Stefana Skoczylasa, dowódcy tej szkoły, i również co roku są uroczystości związane z dniem patrona szkoły. I zmartwychwstanie królestwa do mnie.